trzeba zachować spokój, bo jeżeli wpadniemy w panikę, to krew szybciej krąży i szybciej roznosi jad. Nie wolno zakładać opaski uciskowej. Trzech lekarzy mnie pytało, czy założyłam opaskę uciskową. Nie wolno tego robić, bo można mieć takie nasilenie toksyny w kończynie, bo ja miałam akurat rękę, ale czy to jest noga, czy ręka, że można mieć duże kłopoty i nawet później jakieś przeszczepy, czy coś takiego, dlatego że nasilenie może spowodować uszkodzenie mięśni. Nie wolno przykładać lodu, nie wolno wysysać, wyciskać. Trzeba po prostu z ręką, znaczy spuszczoną ręką czy nogą jechać tam, gdzie mogą pomóc. Midland, Perysant to są szpitale, które są przygotowane na to i mają fachową pomoc i mają te antidotum, które mogą podać i uratować życie. Albo wezwać pogotowie, tak? Albo wezwać pogotowie i wtedy pogotowie powie, co trzeba robić. Oczywiście, że tak. Nawet jak ktoś nie zna numeru, to może na policję zadzwonić. Każdy sąsiad zawiezie. To jest taki przypadek losowy, że każdy absolutnie będzie mógł pomóc. I jeżeli się zadzwoni na pogotowie, to wtedy od razu mówią, czego nie wolno robić.